girl, let you go. You are the only one. Witam, z tej strony Katon 967, a oto recenzja Macross Frontier. Fabuła tego anime ma miejsce w 2059 roku, wiele lat po wojnie pomiędzy ludźmi a gigantycznymi obcymi zwanymi Zentradi. Po zakończeniu wojny, która prawie doprowadziła do zagłady ludzkości, część ludzi razem z Zentradi, którzy zaczęli żyć z nimi w pokoju, rozpoczęli podróż po całej galaktyce w celu znalezienia planet do zasiedlenia. Fabuła skupia się na jednej z wielu flot emigracyjnych, tytułowym Macross Frontier. Spokojna i beztroska podróż tej floty zostaje w końcu zakłócona przez atak agresywnych obcych przypominających insekty, tak zwanych Vaira, przez co flota emigracyjna jest zmuszona do walki z tajemniczym przeciwnikiem. Opowieść śledzimy z perspektywy trzech protagonistów. Arto Saotome, chłopaku fascynującym się lataniem, Sheryl Nome, galaktycznej sławy piosenkarce i Ranka Lee, zwykłej dziewczynie kochającej śpiewanie. Spotkanie tej trójki da początek wielu wydarzeniom, które nie tylko ich zmienią, ale też będą miały wpływ na przyszłość floty Macross Frontier. To anime jest jednym z wielu odsłon franczyzy Macross. Każda część tej serii mecha charakteryzuje się swoją własną stylistyką i narracją, jednak główna tematyka w większości przypadków jest taka sama. A o czym jest to anime? Przede wszystkim jest to tytuł, gdzie pomieszano wiele motywów: miłości, przyjaźni, wolności, pasji, muzyki, walki o przetrwanie w wielkim kosmosie czy spełniania marzeń. Każdy z motywów otrzymał własny czas na przestawienie i odpowiednie rozwinięcie. Macross Frontier jest zwyczajnie powtórzeniem tej samej tematyki, tyle że z innym podejściem. Fabuła w tym anime rozwija się powoli i niektóre początkowe wydarzenia mogą wydawać się na nudne i mało angażujące. Trzeba trochę poczekać na konkretny rozwój fabuły. Nie znaczy to, że nic ważnego się nie dzieje. Początkowe odcinki skupiają się głównie na przedstawieniu postaci, ich znajomości i rozwijaniu już i tak rozbudowanego uniwersum niż na intensywnej akcji. Dopiero potem pojawia się tajemnicza intryga powodująca liczne zamieszania. Wtedy fabuła staje się ciekawsza, angażująca, a nawet chwilami dramatyczna i depresyjna. Problemy postaci stają się trudniejsze i zmuszają ich do podejmowania coraz to poważniejszych decyzji, a to wszystko zrobione z odpowiednią reżyserią i montażem scen. Choć fabuła sama w sobie jest prosta, posiada ona kilka niespodziewanych zwrotów akcji przy częstych walkach mechów i statków kosmicznych pełnych epickości. W tym wszystkim znalazło się też wiele miejsca dla scen emocjonalnych i wzruszających, dodających do tego anime głębi, czy też czasami pojawiających się wstawek komediowych. Wszystkie elementy są odpowiednio wyważone i nie ma się uczucia, że czegoś jest nadmiar. Jak skończycie oglądać serię telewizyjną tego anime, to polecam sięgnąć po alternatywne wersje tej opowieści w formie filmów pełnometrażowych. Mimo że w tych filmach teoretycznie ma się do czynienia z tą samą fabułą, te filmy posiadają kilka zmian, czy to jeśli chodzi o edytowane sceny, czy kompletnie inny przebieg fabuły. Przez te zmiany inaczej się patrzy na ten tytuł jako całość. Niestety, oglądając to anime, trzeba się liczyć z następującymi wadami i traktować je z dystansem. Poza wcześniej wymienionymi nudnymi i mało angażującymi pierwszymi odcinkami do wad, można zaliczyć też fakt, że fabuła momentami jest naiwna i naciągana. To nie tak, że fabuła jest taka w całości, po prostu pewne elementy obniżają jej jakość. Na przykład plot armor pewnych postaci, wydarzenia nie mają żadnego sensu i wpływu na fabułę, lub to, że pewne wątki pojawiają się znikąd i bez wiarygodnego wyjaśnienia. Kolejną wadą jest fakt, że stylistyka tego anime nie każdemu przypadnie do gustu. Macross jest serią, którą doceni konkretna grupa odbiorców. Jeśli ktoś nie przepada za śpiewającymi idolami i często występującej podniosłości w anime, to oglądając ten tytuł będzie się męczyło. Do wad można też dodać to, że najlepiej obejrzeć to anime, jak się zna inne odsłony serii Macross.
Teoretycznie można obejrzeć to anime bez znajomości innych odsłon, ale wtedy widz nie zrozumie nawiązań do innych części. Postacie może nie mają ponadprzeciętnych osobowości, jednak na swój sposób są wiarygodni i szybko wzbudzają sympatię. Zdarza się może kilka postaci jednowymiarowych, jednak ich czas jest tak ograniczony, że znacząco nie zabierają czasu innym, ciekawszym postaciom. Dużą uwagę skupiono się na wątku romantyczny Alto, Ranki i Cheryl. Lekko dziecinna i niewinna Ranka kontrastuje z dojrzałą i atrakcyjną Cheryl, a z kolei Alto musi uporządkować sobie uczucia względem którejś z nich. Na pochwałę zasługuje to, że relacje pomiędzy postaciami rozwijają się powoli, w swoim tempie i bez przerysowania. Nastolatkowie popełniają błędy i czynią głupstwa, jednak młodzieńcze niezdecydowanie u postaci są przedstawione naturalnie. Postacie poboczne też mają wiarygodnie przedstawione osobowości i nie są tylko nieistotnym tłem. Wiele z nich potrafią wiele zmienić w fabule swoimi czynami. Jednym z motywów tego tytułu jest spełnianie marzeń. Postacie chcą robić coś, co nada im życiu większego znaczenia, sprawiając, że poczują się żywi. W przypadku Alto jest to latanie, a w przypadku Ranki i Cheryl śpiewanie. Jest to przedstawione w sposób wiarygodny i wzbogacający osobowość protagonistów. Z biegiem fabuły postacie zarówno główne, jak i poboczne się zmieniają, dorastają lub ukazują inną swoją stronę. Całokształt graficzny jest na najwyższym możliwym poziomie, zarówno jeśli chodzi o animację 2D, jak i CGI. W każdych aspektach zadbano o szczegółowość projektów postaci, miejsc, pojazdów i przedmiotów. Małe błędy graficzne zdarzają się sporadycznie. Postacie i krajobrazy wyglądają przepięknie, a bitwy kosmiczne z udziałem mechów transformujących się w myśliwce robią fenomenalne wrażenie. Muzyka to prawdziwe arcydzieło, to epickie, wzbudzające emocje i wpadające w ucho kompozycje. Za muzykę odpowiada Yoko Kanno. Żywa legenda, jeśli chodzi o muzykę do anime. Ścieżka dźwiękowa, piosenki, openingi i endingi z tego anime są w różnych gatunkach, od J-popu do muzyki elektronicznej lub rockowej. Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych franczyzy Macross jest muzyka, która nie tylko pełni rolę tła, ale też jest istotna w opowiadanej opowieści. Postacie poprzez śpiewanie wyrażają samych siebie i swoje uczucia, które mogą znaczyć więcej niż 1000 słów. Macross bez epickiej i fenomenalnej muzyki nie jest Macrossem. Podsumowując, Macross Frontier jest to formuła, gdzie pomieszano wiele motywów, nawet tych schematycznych. Jednak wszystko jest tak zrobione, że przez większość czasu widz tego nie czuje. Nie tylko korzystając ze znanych schematów stworzono coś świeżego, ale też stworzono pozycję, przy której fani mecha, space opery, romansów i muzyki nie powinni przejść obojętnie. Choć niestety nie każdy doceni to anime ze względu na swoją stylistykę. I co więcej, najlepiej ogląda się ten tytuł, jak zapozna się z innymi odsłonami franczyzy Macross. Jeśli lubicie walki mechów, opowieści umiejscowionych w kosmosie, wątki romantyczne i przy tym przepiękną grafikę i epicką muzykę, to serdecznie polecam obejrzenie Macross Frontier.